Hej, witam Was w kolejnym odcinku i chyba wiecie, co będziemy dzisiaj robić. Oczywiście oceniać metamorfozy włosów w Top Model. To jest taka tradycja na tym kanale, mamy już 12 sezon i ja po prostu jestem w szoku, ile jest tych edycji. Oczywiście każda już jest omówiona i znajdziecie ją w opisie do tego filmu. A ja wciąż pamiętam te czasy, kiedy filmy umilały nam czas zamknięcia w domach. Mam nadzieję, że dzisiaj powrócimy nie do tamtego czasu, ale do tamtego uczucia, jak fajnie było sobie usiąść i posłuchać sobie tego, co tutaj się będzie działo, bo wiecie, zawsze jest jakiś klasyk. Facet z rozjaśnionymi włosami, dziewczyna przefarbowana na rudo i wielka drama z tym związana, obcięcie na krótko, więc to są takie trzy elementy, które muszą być. No i zobaczymy, czy w tej 12 edycji, w 12 sezonie producenci może coś zmienili, żeby może nie było tak powtarzalnie, żeby tą włosomanianczkę trochę zaskoczyć. No może nie zmienili. Ale jeszcze zanim polecimy, to krótko sponsorze tego filmu, czyli firmie Sandoz. Tak jak fryzura musi być dopasowana do charakteru, tak suplement do potrzeb. Sandoz ma w swojej ofercie zarówno personalizowany suplement, jak i gotowe formuły nakierowane na cel. Te nakierowane na wzmocnienie włosów to jedne z topowych propozycji Sandoz, po które po prostu się wraca, bo działają. Jeśli chcesz wzmocnić swoją skórę głowy i włosy, to pomocna będzie formuła Daily Glow. To kompleksowy produkt o bardzo bogatym składzie z aż 5000 mg kolagenu i 100 mg kwasu hialuronowego. Ma też biotynę. Osobiście podoba mi się najbardziej dodatek koenzymu Q10 do składu i witaminy C, która pomaga w syntezie kolagenu przez nasz organizm oraz kwasów omega-3, których często brakuje w naszej diecie. Daily Glow jest w saszetkach, tak jak formuła personalizowana. To jest mega wygodne, bo wystarczy zalać wodą, a powstałym napojem popić kapsułki. Do wyboru macie dwa smaki, pomarańczowy i zielony. Pomarańczowy zawiera sproszkowany sok z wyciśniętych świeżych cytrusów, a zielony to smak jabłkowy z dodatkiem spiruliny i chlorelli. A druga perełka na porost to formuła For Hair Growth. Skład powstał dzięki rozmowom z klientami Sandoz oraz po wnikliwej analizie dietetyka. Formuła z ekstraktem ze skrzypu polnego, z siarką organiczną, z selenem, miedzią i biotyną wspiera wzrost zdrowych włosów i ich blask. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie sandoz.com. No to lecimy. Lecą 14, dzień, na który czekali od dawna. Hello, beautiful people, jak się mamy? Dobrze. No dzisiaj jest bardzo wielki dzień dla was. Dzień transformacji into a butterfly. Nie ma wejścia do wielkiej mody bez wielkiej metamorfozy. Przyjrzeliśmy się wam bardzo dokładnie i wiemy, jak wam pomóc. Bo nowe fryzury to kolejny krok, aby zostać zawodowym modelem i modelką. Za wasz new look odpowiedzialny jest fryzjer gwiazd Marek Sierzputowski. Marek Sierzputowski, numer jeden wśród stylistów fryzur. Autor najbardziej głośnych metamorfoz ostatnich lat. Zaufały mu największe gwiazdy i redaktorzy mody. Jestem przywiązana do swojej fryzury, ale wydaje mi się, że jestem w dobrych rękach i... Głośnych metamorfoz ostatnich lat. Zaufały mu największe gwiazdy i redaktorzy mody. Bardzo fajne te stylizacje na okładki i do zdjęć. Super. No, bardzo ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Jestem przywiązana do swojej fryzury. Marta, ja tylko na początek powiem, to po prostu te włosy, to jest naturalny rudy kolor, myślę, że tutaj każdy już to wie i jej typ urody jest tak przepiękny, właśnie piegi, taki trochę właśnie irlandzki typ urody, te rude włosy, cudowne, więc jak oni jej zmienią tę fryzurę, jak oni jej te włosy obetną czy pofarbują, to wiecie, no, oby nie ruszali. Ale wydaje mi się, że jestem w dobrych rękach i będę miała fajną fryzurkę. Co będzie, to będzie, to są tylko włosy, tak? Jeśli chodzi o moje włosy, to jak wstanę i się łożę, to tak zostaje. Mam tutaj taką artystyczną duszę na włosach, więc one same się układają. Wyobraź sobie, że jest łyso i bez brwi. O, to wow. Fajnie, no. Coś nowego by było. No coś nowego by było i chyba nigdy nic z brwiami nie robili. Mam wrażenie, że to by było taki trochę Jeffree Star vibe. No tak, tak. Zostawiamy cię. Ja jestem tutaj, żeby odkryć coś nowego i przede wszystkim nowego siebie.
Masz piękne oczy i niestety one... Ale jakby te brwi zlikwidowali, to właśnie byłby taki reptyliański trochę vibe, nie sądzicie? Właśnie u Dominika. Wskazują na to, że muszą być brązowe włosy, że musi być piękny brąz, musi być piękny... Ale ja miałam i nie gasił. No tutaj rozjaśnione włosy, taki odrost, taki miodowy blond, takie blondy w ogóle teraz wróciły, takie cieplejsze, ale u niej są te brązowe oczy. No też jestem zdania, zgadzam się tutaj z fryzjerem, że brązowy by je podbił, jeszcze bardziej tak podkreślił i nadał takiej szlachetności. No zobaczymy, co tutaj wymyśli. Ja mam wrażenie, że mnie gasił ten kolor i że mi ten taki miodowy mi tak rozjaśnił twarz. I boję się, że teraz jak spojrzę w lustro i będzie ten ciemny kolor, to po prostu tego efektu nie będzie, no. Więc... No, poproszę o paskę. Ja z moimi włosami przez 21 lat nie zrobiłam nic. Żebyś nic nie widziała? No to jest w ogóle żart! Pierwsze cięcie! I druga strona! To po prostu było coś, czego ja bym bardzo chciała uniknąć. Okej, okay, zrobili takiego boba. Ojejku. No ciekawe, ciekawe. Boję się krótkich włosów, bo są takie męskie. Nie! O. Dużo poszło. Jak krótko? Włosy to nie zęby, szybko odrosną. Marek! Dla świata mody wszystko zrobię. Okej, okay, i to jest właśnie, to jest dobre podejście, ale też dziewczyna w ogóle do tych włosów nie była przywiązana, ma takie zadaniowe podejście do programu. I tak chyba trzeba, bo no po prostu wchodzi się do tego programu z wiedzą. Już było to 11 wcześniej sezonów, więc widać, co tam robili. Tak więc na pewno na zawsze kogoś chcą na krótko obciachać, więc dobre podejście. Te włosy no, były fajne, były okej, okay, były takie może trochę wychapane, może trochę przesuszone na długości czy na końcach. Ciekawe, jak to będzie pasowało. O Boże Święty! Okej, okay, bardzo krótkie faktycznie, bardzo wyglądają teraz zdrowo, tak jakby odżyły. Ona wygląda w tym tak trochę właśnie laleczkowato, tak bardzo młodo, bardzo delikatnie. Mam wrażenie, że czasem takie krótkie fryzury potrafią tak trochę dodać optycznie wieku na zasadzie skojarzenia, że nie wiem, kiedyś osoby starsze sobie ścinały włosy, bo nie wypada mieć długich, więc na zasadzie takiego skojarzenia. No ale obecnie to fryzury krótsze są bardzo kobiece i tym bardziej taka fryzura właśnie boby, czy nawet bardzo krótkie fryzury są wręcz bardziej kobiece niż długie włosy czasem, jako takie pokazanie silnej kobiecości, silnej osobowości. Tak więc, no ekstra, fajnie to wyszło. Są krótkie i bardzo. I kolor naturalny poczułam został. Poczułam się trochę męsko, właśnie tego, czego się obawiałam. Taki new look, new ty, wiesz. Nie. Time to start fresh, no. Tak naprawdę. Pięknie. Jest to dla mnie ogół. Bardzo właśnie tak dziewczęco i widzę właśnie często w jakichś kampaniach czy w reklamach właśnie dziewczyny z takim cięciem reklamujące na przykład kosmetyki i bardzo fajnie, bo zajmują wtedy cały ekran, wiecie, i razem z tymi włosami i to pięknie tworzy całość. Na przykład moje są, widzicie, takie długie, że nie widzicie 3/4 tych włosów i nie ma tego tutaj życia, tego ruchu, a tutaj jest i to super się nagrywa. Ogromna zmiana. Chyba mnie popatrzeć to no jak nie ja. Jak wybraliśmy się na sesję. Bardzo się cieszę. Tam był jakiś VR, to przewinęłam. Tylko nie rudy. Czemu nie? Już jest nie rudy, no już do tego rudego coś mają. Dlaczego nie blond? On już jest blondynem, byleby go tylko tak nie rozjaśnili brutalnie, jak kiedyś chyba Mikołaj to był taki uczestnik w którejś z poprzednich edycji, po prostu tak rozjaśnili mu tę głowę i jeszcze tak krótkie włosy, że widać, że ten rozjaśniacz siedział na samej skórze głowy. Ja już tam widziałam strupy, czerwoną skórę i no, masakra to była i jeszcze przez parę później odcinków widziałam te strupy na głowie, tak więc oby jemu tego nie zrobili, tym bardziej, że już ma fajne blond włosy. Nie rudy? A dlaczego nie blond? Charakter. Rudy byłby tak, śmieszny. Jakiegoś takiego... Rudy! O, dla niej błagam, Rudy, zróbcie! Tak! Je, to będzie tak pięknie pasowało. Jeszcze ma te złote kulczyki i chyba sama się prosi o ten Rudy, zakładając taką biżuterię, no bo po prostu tak pięknie, retro, super, no taki vintage wtedy look. Cudownie, jeszcze ma taką porcelanową, piękną cerę. Spicy. No, spicy, dobrze? No, wszyscy mówią, że mi pasuje rudy przez tą moją jasną karnację. Taka prawda. Musimy to zmienić, może to je doda trochę animusu. Rudych będziemy mieć gdzie indziej, to zamieńmy. Nie! Nie, nie, nie. Tylko nie, nie jest to. Zadowolona, że jedna dziewczyna tutaj będzie miała farbowane na rudo, a ja mam się tego rudego pozbyć? No to by było absurdalne, słuchajcie. Tamto niech zrobią na rudo, a u niej...
Nic, chyba nic. No tym bardziej, że ona miała tą historię, że no właśnie ona nie chciała mieć nigdy rudych włosów, zawsze jej przykrywała, było coś takiego. Więc... Ja bym miała czarny włos. Co? Ja bym miała czarny włos. Nie, tylko nie to, to tak strasznie wygląda jeszcze później, jak odrastają, to w ogóle jest... Za bardzo walczyła moja mama o ten kolor włosów przez całe życie. Ja go nie chciałam, chciałam go przefarbować. Moja mama się nie zgadzała, to była moja zmora życiowa. A teraz uważam, że to jest największy atut mój i największa moja siła. Ale nie jesteś jedyna tutaj, tak? Więc się na pewno zrozumie. Ale ja mam najładniejszy kolor ze wszystkich uczestników. Nie. Najbardziej oryginalny, to na pewno. No, oczywiście rude włosy są najrzadsze, więc jest to fajny taki wyróżnik. Szczególnie, że ten kolor jest naturalny. Nie trzeba ani tu żadnego farbowania, ani coś. Taka wygoda zawsze zazdroszcza naturalnie rudym osobom. Tak więc, no... Będzie krecha, jak jej tutaj coś zrobią z tymi włosami, słuchajcie. Będzie krecha. Nie. Taka jest prawda. I zepsuta historia nie by była. Nie będę sobą po prostu. Więc nie mogę tego zrobić. To jest taki po prostu manekin, który żyje i chodzi. I to tak naprawdę to, czy ja się sobie spodobam. Myślałam, że w ogóle zrobili jej takiego muleta. A to tylko podpięte było. To się nie liczy. Liczy się to, abym się podobał innym, tak? Jestem gotowy. Okej. Aha, faceci znowu standardowy też motyw kolejny. Bez zmian. Niebypodobnie, a jednak inaczej. Jak dla mnie jest tak samo. Wow. Troszkę ten wąs jest... Wow! Nic się nie zmieniło! Tutaj przylizali. Nie no, te zmiany u facetów jednak czasem tak trochę... Mniejszy, z tego co widzę. Co mieli tu zmieniać z drugiej strony? Wiecie. Okej, dobra, to było przed. Nie, co ja widziałam, jakie to jest piękne. Oj, absolutnie nie mogę się poznać. Ona ożyła po prostu. To jest, nie no, bosko. Róża po prostu bosko. Jak ja mam nadzieję, że jej się też to podoba, bo po prostu ja tutaj jej nie mogę po prostu. I ten kolor niebieski oczu, jak podkreśliło. I oni chyba jej w ogóle brwi dorobili rude. I tego mi też zawsze właśnie brakowało w tych metamorfozach. Te rude brwi, no sama mam rude brwi, więc wiecie, ale to wcale nie dlatego. No i ten kolor. Mój jest, wydaje mi się, bardziej taki rudy, a u niej jest taki trochę czerwonawo-różowawy, wręcz ja tam widzę taki różowawy kolor. To się pewnie wypłucze, więc ciekawa jestem, jak za 2-3 odcinki będzie ten kolor wyglądał. No ale pasuje jej przecudownie. Kolor ust, wydaje mi się, że to jest w ogóle jej kolor. Ona ma taki kolor specyficzny, właśnie bardzo piękny ust. I ta porcelanowa cera, no jak laleczka wygląda i właśnie vintage, taki retro, przepiękny wygląd, cudownie. Tylko tak muszę jeszcze sobie przypomnieć, że to na pewno ja. A jak nie do miniówki, to założysz coś innego. No i tak, to... a kupisz... O, a to już... Ale myślisz, no, że nie ma takiego ja ściętego? To... Czyli żeby jej nie zmienili? Nie udzielaj się. Chyba jej nie zmienili tego koloru w końcu. Sofia! Sofia, zobaczcie, jaka to jest już super fryzura. I to jest właśnie to, o czym mówiłam, że w dzisiejszych czasach te obcięcia są takie bardzo wracające. Czy to do lat 90., 80., 70. Mega jej to pasuje. Stylowa jest... Hello. Total, byle jej nie farbowali. Wiadomo, jest stres, bo mój imidż sceniczny opiera się głównie na włosach. Masz piękną buzię, wielkie oczy. Taka łysa, będziesz genialnie wyglądać. Pasowałoby jej. Słuchajcie, ona mi bardzo przypomina na przykład Twiggy, tę modelkę, która króciutkie pixie cut nosiła i właśnie te wielkie oczy i te pająki z rzęs. No, u niej właśnie też widzę mega takie stylizacje, pająki z rzęs. W poprzednich odcinkach nie wiem, czy już były takie stylizacje, no ale na pewno takie właśnie lata 70. Te rzęsy, bosko i taki, albo taki trochę właśnie rozmazana taka panda. No, nie. Pasowałoby Sofia, jej. Ale to nie jesteś gotowa na metamorfozę? Jestem, ale po prostu naprawdę muszę być łysa, nie mogę mieć ładnych włosów. Wydaje mi się, że to ograsz. Mogliby to, zrobić. Że w ogóle ograłaby. Taka, wiesz, taka jakaś określona. Właśnie te włosy to jest dla mnie bardzo dużo i nawet nieważne jaki kolor, nieważne... Czy, ale po prostu chcę mieć te włosy. No tak, no to, żeby jej całkowicie ogolili, to by była bardzo duża zmiana i chyba takiej zmiany i metamorfozy jeszcze nie było. Co ciekawe, myślę, że u niej to by naprawdę i pasowało i ona by to uniosła i to by ją też mogło fajnie wybić. No bo wiecie, wszyscy by o tym gadali, że o, ogolili uczestniczkę na łyso, więc wydaje mi się, że po pierwsze tego nie zrobili. No a po drugie, nie wiem, no w sumie fajnie może, że jej tych włosów nie wygolili, bo no nie wiem, to by było też takie z drugiej strony brutalne. No. Wiem, ona jest też młoda bardzo, więc... Ale pomyśl, że
że ostrzyżemy twoje włosy, da ci kompletnie nowy wizerunek na ciebie. Sympatyczny gość w ogóle. Zaufaj mi. Nie będzie tak źle. Sofii, obiecuję ci. Tak. Obiecuję ci, że będziesz ślicznie wyglądała, okej? Okay? I super kobieco. Ja. Okej, okay? Zaufasz? Zaufasz? Nie, to po prostu... Dobra, ja to już wszystko mam. High five, poczekaj. No i super, dobra, pozytywnie. High five. Nie byłam gotowa na metamorfozę w tamtym momencie i po prostu musiałam sobie to poukładać w głowie, że to już rzeczywiście się dzieje i że to jest już, no, to jest ten moment, w którym muszę się po prostu pożegnać z włosami i z tym imidżem. To jest taka część po prostu mnie i... A myślisz, że oni chcieliby cię zrobić, żebyś wyglądała źle? Wiem, że nie będę wyglądać źle, ale po prostu to nie chcę wyglądać jak chłopak, no. Jak nie czujesz tego i nie chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądać, to wiesz, też nie możemy ci tego zrobić na złość. O, ale fajnie podeszli, zobaczcie, bo w poprzednich edycjach w sumie jechali tak ostro i od razu tniemy, ale tamtej z kolei Wiktorii, podeszli, o, zasłonimy ci oczy, ściechamy, a tutaj tak bardziej ludzko podchodzą. To mi się trochę kłóci. Ale z drugiej strony i tak porównując na tle poprzednich edycji, to i tak podchodzą ludzko. Tak chcemy, żeby było najlepiej. Po prostu te włosy to jest coś dla mnie bardzo ważnego. Posłuchaj mnie, skup się, okej? Okay? Odchodzisz stąd z uśmiechem, siadasz sobie w kąciku, myślisz, a my się zajmiemy Noemi. Okej? Okej, Noemi, czyli kręcone włosy. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Ta dziewczyna w krótkich włosach to była ta słaba dziewczynka, a ta kobieta w długich, 80-sowych, hermetalowych włosach to jest ta silna kobieta, która po prostu dużo przeszła i poradziła sobie ze wszystkim. W mojej głowie po prostu był chaos. No to był szok, taka lekka panika i panika po prostu i nie wiedziałam, co mam zrobić tak naprawdę. To ściąć, tak. Żeby piękne te włosy. Tak. Zgadzasz się na naszą metamorfozę? No, zamykasz oczy i jedziesz to? A ty? Idę. No idę. Na 100% mam. U niej cóż by można zrobić? Po prostu powarstwować, żeby trochę nadać właśnie taką fajniejszą formę? To myślę, żeby był dobry kierunek. Kolor chyba jest tutaj trochę rozjaśniony, tak mi się wydaje, więc te włosy fajnie by było też trochę odżywić bardziej. Mamy zgodę. Na 100% zrobimy. High five. Czy ktoś jest na to przygotowany? Tak maszynką. Jak ta maszynka zaczęła chodzić, to już wtedy się przeraził. Ja tak nie wiem, czy do końca jestem za takim cięciem kręconych włosów. Bardziej jestem za pasmo po paśmie, wiecie, i takie wycinanie, bo widać też, że Noemi nie nosi... W ogóle jej nie poznałam, myślałam, że to jest ktoś inny. Myślałam, że to są włosy, a to jakaś chustka. No nieważne. Ona nie nosi włosów wyprostowanych z tego, co widziałam. W ogóle ich nie wygładza, więc to jest super fajnie, że właśnie teraz nie ma na to takiego nacisku, żeby te włosy koniecznie prostować. Więc można by tak ciąć po pasemku i te włosy wtedy by nabrały najfajniejszego kształtu. Dosyć? No dziwna jest ta technika cięcia, nie wiem, kręcono włosy i kręcono włosy. Dajcie mi znać, czy ktoś wam kiedyś tak robił, jakby grabił jakiś ten... Jakby wyciągał, wiecie, jak czasem włosy się wyciąga z jakiegoś psa. To tak... jakimś... Odrosną. Ja tam słyszę, że jedna płacze, a druga krzyczy, a ja tutaj sobie leżę i odpoczywam. A to ten, co mu brwi chcieli wygolić. To by wyszło ciekawie, ja wam mówię, no reptilianin by tutaj wyszedł, taki by właśnie był jaszczurzy vibe, mam wrażenie. W sensie, nie mówię, że tutaj on wygląda jakoś, a miałby właśnie takie bardzo ostre rysy dzięki temu. Jak ja po prostu mówię, to będzie masakra. O kurde. No i oni są. Absolutnie fenomenalnie. A, dobra, to jest po. Nie, no, tych facetów nie da się w ogóle jakby opinii tu żadnej wygłosić. Zrobili pieczarkę z roztrzepanych włosów, więc zależy po prostu dwa razy ręką zamacha i będzie już inna fryzura, tak więc no, metamorfoza to trochę na nie. Nowa fryzura to też nowy ja. Jemu pasuje w ogóle ten bucket. Gdybym nie pękła i trzymała to w sobie, możliwe, że po prostu, no, nie zdecydowałam. Nie, no fajnie, że miała to swoje, przeżyła sobie emocje, wszystko. Jestem.
I jest wszystko w porządku. I już jest kit. No czyli i co, super. Robimy? Robimy. Dobra. No to wstawaj. No już ale fajne podejście. Piątka. Piątka. Zdecydowałam się na tą metamorfozę, bo fizyczność to zawsze nie jest tak łatwo też oceniać, wiecie, jak z boku. Naprawdę, te wszystkie co to zmieni? Sytuacje. Co to zmieni we mnie, jako duszy? No nic to nie zmieni. To są tylko włosy. Czy tak na... I pozostanę też silną kobietą, mimo tych krótkich włosów. Wow. To jest twoja cała obawa, lęk i brak odwagi. Super, fajnie. Proszę, a możesz się z nimi pożegnać. I trochę tak właśnie... To mi się kojarzy właśnie z takimi zespołami, wiecie, z UK. Takie lata też 80-90. I to, kim jestem teraz, nawet bez włosów, to się nie zmieniło. Bez włosów? Jakie bez włosów? Przed metamorfozą, tylko z tymi włosami. Proszę. O Boże! Ale co? Nie. Fajnie? Nie jak chłop? Nie, nie, no nie jak chłop. Zobacz, co tu się dzieje. Jak taka... Tak, przypomina mi właśnie no, taka Twiggy, tylko oczywiście to są dłuższe te włosy i takiej dłuższe zostawili. Nie, no super wygląda i jeszcze i odrosną te włosy szybko, się wydaje, że to w ogóle luzik. Betty Boo, fajnie? No, no właśnie. Przecudownie. Fajna, bardzo fryzura, bardzo mi się podoba, zupełnie inaczej, ale tak i tak. Troszeczkę może Natalia Kukulska kiedyś miała taką fryzurę? W moim stylu. Cieszę się, że się zdecydowałam. Bardzo, bardzo mi się podoba. Da-dam. Dobra, tu Wiktoria II. Świetny jest ten. O, zrobili jej takie refleksy przy twarzy, pięknie, ale ten jej naturalny kolor, to dajcie spokój, po prostu taki skarb też, no nie? W ogóle ona, obstawiam, że wygra tę edycję, bo będą chcieli też pokazać, że top model to nie jest tylko fabryka influencerów, tylko że prawdziwe modelki też wygrywają i później zostają na przykład sławną modelką, bo moim zdaniem ona po prostu, nie wiem, wyróżnia się i właśnie ma taki vibe dla mnie takiej typowej modelki. Ja, osoba nie znająca się, dla mnie ona ma vibe typowej modelki. Kolor. Piękna. No nie wiem, muszę się do niej przekonać. I co, ja nie widzę różnicy w kolorze, tylko właśnie te highlighty, takie ten Scandinavian highlights, co teraz właśnie też na TikToku bardzo jest popularne. Nie, no jest do... Nie, nic nie zmienili jemu? Tak, trochę jest taki kolor dawid. Dobry, co? O, kolor dobry? No, no nie było taki sam. Może coś nowego znaczy, coś lepszego. Fajnie, fajnie, bardzo się dobrze... Może trochę przytonowali, ale ja nie widzę jakiejś dużej różnicy za bardzo. To bym trochę tam podziałała... Ale to jest pielęgnacja. Teraz czuję z tym kolorem. Płaczesz? Nie, ja już popłakałam sobie teraz. Dlaczego? O, dobra, właśnie. No nie, Amelia, Amelia. Nie. Emocje mnie trzymają, mówią mi, że jakieś brązowe, a ja nie chcę. Zrób. A dlaczego nie? Uważasz, że masz ładne teraz? Ja masz tak zniszczone te włosy. No wiem. No tylko, że farbowanie to i tak w tym nie pomoże, a wręcz i tak przeciwnie. Tak więc one i tak będą musiały później odrosnąć, nawet jak będzie chciała mieć swoje, a później je na przykład przyciemniać. Bo wtedy te włosy będą w dobrej kondycji, jakby zapuściła swoje i dopiero przyciemniła. Albo nic nie robiła. Wiem. Wiesz co, Amelia, ja cię miałam za najbardziej odważną. Ten kolor włosów jakoś sprawia, że ja czuję taki strach i niepewność. No dobra, ból. Wiem, że klientki jakby czują to tak bardzo od środka sobie, że te włosy są mega ważne. No bo są. Kolor włosów na sobie, co ja zobaczę siebie sprzed tym okresie najgorszym, bo ja po prostu pół roku temu powiedziałam się sobie, że mam dosyć zaburzenia odżywiania i po prostu stwierdziłam, że kończę zaburzenia i dlatego poszłam do fryzjera. To jest prawda. Zmianą fryzury nierzadko odgraniczamy jakieś traumatyczne, złe okresy w życiu, czy w ogóle jakieś takie duże zmiany, bo jednak włosy rosną długo i wiadomo, że to nie jest jakby żadne naukowe stwierdzenie ani nic, ale w pewnym sensie te włosy z nami są przez ten cały czas, kiedy jest źle, więc jak je obcinamy, to tak pozbywamy się tego balastu i to jest bardzo namacalna zmiana i taka bardzo namacalna gruba kreska oddzielająca od tych gorszych czasów. Nawet u mnie to też trochę może iść w drugą stronę. Zobaczcie, ja zapuściłam grzywkę, którą miałam całe życie, za którą się tak chowałam i dopiero po dużej zmianie zdecydowałam się tą grzywkę zapuścić i w końcu sobie właśnie na to pozwolić z kolei, więc to może iść też w drugą stronę. Teraz mam cały czas rozkminę, czy nie ściąć tej grzywki, bo cały czas muszę ją zakładać teraz za uszy i się czuję taka przylizana. No ale nieważne. Więc wiadomo, to jest...
To jest ważny punkt i ciekawa jestem, czy wy mieliście kiedyś właśnie coś takiego, że stop, koniec toksycznej relacji, koniec toksycznego jakiegoś zachowania, drastyczna zmiana, wyjazd do innego kraju i cyk, zmiana fryzury. Wiele osób tak miało, to na pewno wiem. Zcięła w usta i przyfarbowała. Na końcu ten etap w ogóle... Taki etap twojego życia, który miałaś... Nie, spoko, rozumiem. Jakby... Wszyscy płaczą, bo to się udziela. Nie myślałem o tym tak, jakby myślałem o tym, co bardziej pasuje tobie, tak? Ale super ten gość, taki fajnie empatyczny, naprawdę bardzo sympatycznie to wszystko tutaj poprawili dbanie o jakiś taki komfort psychiczny i zdrowie psychiczne czasem uczestników, mam wrażenie. Wszystko w mojej mocy zrobię, żebyś wyglądała zajebiście. Oj, piękny kolor wyszedł, naprawdę śliczny, naturalny, zaczymy? Bardzo piękny. Pięknie wygląda. Przepraszam. O Boże. Ciemno strasznie. Dlaczego pokaż? Trochę się też wypłucze, to się też trochę wypłucze, będzie jaśniej. Za ciemno, tak jak myślałaś? No te włosy nie, no widzę, że tutaj... strasznie ciemno. Trochę już takie są wychapane. Nie podoba mi się w ogóle. Bardzo źle się czuję. Bardzo źle. No. Ale nie myślę, że jak już, wiesz, będzie sesja make-up, włosy nie. Zrobione, że będziesz się czuła lepiej? Te wszystkie emocje tak wróciły. Najgorsze. Dobra, ale może ona też sobie to przepracuje, przeżyje te emocje, a później będzie miała coś takiego, że oddzieliła się od tych wydarzeń i teraz niezależnie od tego, jakie będzie miała włosy, to już nie ma znaczenia, wiecie, o co chodzi. No, mam nadzieję. Wrócił taki rozpacz, ta samotność, ten smutek, ból. No to widać, ja po prostu... Który też mi towarzyszył przez te zaburzenia i po prostu... I te emocje poczułam i po prostu ja się... Czasem to są takie fejkowe te sytuacje, no a tutaj faktycznie czujesz, to jest faktycznie coś takiego prawdziwego dla niej i ja bolesnego. Ja w czasie. Za chwilę nikt nie będzie chciał z nią pracować, bo zaraz będą podziały na grupy, są jurorzy i wszyscy... Nie, ta to jest histeryczka. Wiesz, o co mi chodzi? Musisz pokazać, że jesteś profesjonalna. I jesteś. Daj spokój, przestań być... No wiesz... Wydaje mi się, że to jest kwestia już takich kilku dni, że ja się po prostu przyzwyczaiła do tego koloru. No, dobra. Bądź silna, góralska baba. To jest taka dla mnie szansa, żeby zawalczyć o siebie i o takie uzdrowienie w pełni z tego wszystkiego. No ten kolor, zły on nie był. I ja wiem, że teraz właśnie taki miodowy blond jest mega modny. Pasował jej okej? Okay. Jestem tutaj, jestem zdrowa. Właśnie... Ale bardzo dużo ciemniej nie jest. To aż tak ciemne nie jest. Wyglądało może też w różnym świetle. Kurczę, wydaje mi się, że wygląda po prostu młodziej i naturalniej przez ten kolor. Mówią, że ciemny kolor postarza, ale to właśnie z tym postarzaniem, odmładnianiem. Ja wam powiem, że to wszystko tak zależy od osoby. Ja to jest fajne, że też mogę na to spojrzeć z dobrej perspektywy. Będzie bardzo ładne przejście. Ale chcę spróbować. On się wypłucze też. Może się nie poznać. No taki ja... Jakie wygryzione. A nie, dobra, okej, to jego były wygryzione i trochę właśnie taki czeski piłkarz, ale dobrze mu to wyrównali. Taki depotyzjerze. Fajnie. Natalia? O mój Boże. Co to znaczy? Wiesz, była taka Boże? Strasznie wystylizowana, zrobili jej taką komunijną. Albo takie, wiecie, wczesne szafiarki. Bo tu widać, że odrośnięte są już te highlighty, więc tutaj jakie odświeżenie chyba poszło po prostu. Nie wiem. O, nie, sama. Dużo jaśniej. Tam... Nie, dużo jaśniej poszło i jakość tego rozjaśniania i tych pasemek bardzo fajna. Piękną dziewczynę, co my pięknie. Widzimy? Tak. Okej. Okay. Dobra, tylko może właśnie jak przed tym lustrem stała, to one były takie trochę za bardzo pofalowane. Yes. Tu chyba highlightsy też trochę zrobili. Powrót do czasów liceum, że tak powiem. Też miałem super. Takie włosy. Bardzo fajnie wygląda właśnie tak podkreślona ta młodość. No, ale wygląda to świetnie. Fenomenalnie. Bardzo ładna metamorfoza męska. Fenomenalnie. Chcę być koło ciebie? Mów. No. Dobra. 3, 4. Ej!
nawet te włosy jakoś, nie mówię, że one są idealnie wystylizowane tak na standardy włosomaniacze i jakby pielęgnacyjne, bo tam można by to fajniej wygnieść i ten, ale na przykład do sesji super i nadali właśnie tę formę, o której cały czas mówiłam. Poza tym włosy kręcone po cięciu muszą się tak przyzwyczaić do nowego cięcia, same ułożyć, tak więc no. Taki właśnie kuleczka piękna. A było, widzicie, oklap, nijako. Włosy? Świetnie. Bardzo ładna jest ta metamorfoza. Chyba najfajniejsza kręconych włosów, jaka do tej pory była w programie. I ten kolor się też sam broni. Ja nie wiem, czy one są rozjaśniane, czy może one po prostu taki mają jaśniejszy kolor bliżej końców. Też to fajnie wygląda, tak rozświetla. To jest 3/4 twojej osobowości. Super. Popracuj, żeby się to zmieniło. Aha, czyli że jakby teraz jest 3/4 jej osobowości. Jak dla mnie ona ma też przepiękną figurę. No generalnie jest taka bardzo ciekawa dziewczyna, specyficznie się zachowująca, w sensie w taki oryginalny sposób, że jej nie zapomnisz. Ale te włosy są przepiękne, więc jakby ogromny atut to oczywiście. Okej. Okay. Podoba mi się bardzo, zmienia cały mój image, jakby dodaje takiego pazura i bardzo fajnie modowo to wygląda. Super forma. Dobrze, właśnie tego chciałam. Dobra. Już mi się podoba. Zobacz te zielone włosy, czy zielone, czy nie zielone. A, dobra, no to już, co tam widzieliśmy na tym papierosku, to już było po metamorfozie, czyli grzyweczka, coś. Dzieje się bardzo ładnie. O nie! Co? No. Mi się nie podoba. Dlaczego? Wygląda jak Helga. A może o to chodziło, żebyś miała trochę charakteru? A co jest złego w Heldze? No nie wiem. O co chodzi? O co chodzi? Co to ona miała po prostu proste włosy? Bo jakaś... Chyba tą grzywkę. No ja wiem, taka grzywka potrafi być upierdliwa z takiej długości, szczególnie jak u niej zrobiona. No jakoś tak nie wiem. Marta nie dawała rady, może... No tutaj piękne są te włosy. Faktycznie, kurczę. Nie wiem, czy ja bym mi tak nie zostawiła całkowicie. No wiadomo, musieli coś zmienić, no. Helga da radę. Nie podobał mi się układ tych włosów. No tak, trochę bardziej upierdliwy w stylizacji i że trzeba je układać, nie tak, że sobie po prostu puszczasz i jest. Chociaż na przykład no, u mnie, jak się puści, to one mi wpadają po prostu na twarz, to mnie irytuje trochę, zasłaniają mi oczy. I tutaj zawsze by trzeba było coś podstylizować. No i nie zawsze człowiek ma czas, więc no, dla wielu osób wygodniejsze jest, jak nie trzeba układać. Były ułożone. Czułam się, jakbym miała jakiś hełm na sobie. Nie zawsze strzelimy się w głos modelki, ale pamiętaj, że to nie tobie to ma się podobać, jako klientom. No nie wiem. No to ja też nie wiem. No to słuchajcie, no trudno, może popełniliśmy błąd, no. Nie. Nie? No dobrze, to idź sobie popatrz, a ja idę dalej. No tak to jest. Człowiek ma proste włosy, to chciałby mieć kręcone, jak ma kręcone, to chciałby... Takie jakby wysuszone, jakby za bardzo jej tam tą prostownicą polecieli i z tych włosów wszystko wyszło i się jeszcze bardziej tak właśnie zdrutowały, to może być takie odczucie, że one są sztywne. Mieć proste. Ale są obrzydliwe. Rozumiesz? Bo nie pasują do mojego charakteru, do mojej osobowości. Ja noszę sexy ubrania, rozumiesz? Ja mam skórę, ja noszę krótkie, a tutaj to wygląda jak jakiś, nie wiem, kondom. Rano będę wstawała, to będę płakała cały czas. Dlaczego na przykład róży zakładnie zrobili te włosy albo na talce? No uznali, że takie będą pasowały, a to właśnie, tak. Żeby zgasić, żeby je rozświetlić. Bo były teorie spiskowe. Gaszone. A to teraz co, włosy cię zgasiły? Tak, zgasiły mnie, tak. Właśnie tak, mój wadet mnie nie będzie chciał, przez to jak wyglądam. Matka, dramatik. Nie myśl o tym, co ci facet powie, bo on nie chciał grzywki, a co ty chciałaś grzywkę? Co ty grzywkę? Dla faceta żyjesz? Właśnie. Dla siebie. I no to żyj dla siebie. Źle. No właśnie, a mi takie źle. No to co mam teraz zrobić? Może nie przygięła, ale poleciała grubo. Pani Kasia, oni się to uwielbiają za twój charakter. Nie, no też rozumiem. Z drugiej strony tu nie wiem, czy ona trochę nie jedzie już na takim, wiecie, o dobra, żeby pokazali, bo jakaś drama. Ale z drugiej strony rozumiem, bo jakby grzywka jest irytująca, jak ktoś nie nosił grzywki, jak ktoś nie lubi grzywki. To jest fakt. Zarąbisty charakter. No wiem. Z jednej strony, takie coś, że praca pracą i w ogóle, że jednak modelka musi mieć, musi się przystosować i w ogóle, ale kurczę, no po prostu ja zawsze chodziłam, wiecie, miniówki, wiesz o co chodzi, nie tak. No, ale myślisz, że to nie pasuje do miniówki? No właśnie nie. Pasuje nie. Mega. Nie. Moim zdaniem to ta właśnie Sofia o wiele bardziej została pociachana, pociapana, trochę wygryzione są te włosy, jak teraz tak patrzę.
też wiem, że to była taka właśnie sytuacja trochę pod dramę robiona, ale tak w porównaniu, jakby je dwie porównać, no to Sofia o wiele tu gorzej ucierpiała, jeśli chodzi o wygląd włosów. Ja ci powiem, że pasuje. A jak nie do miniówki, to założysz coś innego. No, i też tak. A kupisz mi? A myślisz, że ja muszę teraz cały styl zmienić? Nie udzielaj się. Dobra, Ruda, nie gwiazdosz. No właśnie, Ruda. Ruda, idziemy. I wrócę do domu swojego, prawdziwego, to wtedy zmienię to. Tylko jakie? Ja nie rozumiem. Nie rozumiem tak do końca, o co jej chodzi. Co przedłuży sobie? Nie wiem. Na pewno tak nie wyjdę na Pragę, jeszcze mnie wyśmieją w ogóle. No, może ja po też metamorfozach mogę. Na uczestników czeka niespodzianka. Pierwszy raz od zamiaru. Okej, no to mamy po metamorfozach. Wybierzmy teraz najlepszą i najgorszą. Numer jeden to jest dla mnie zdecydowanie Róża. Przepięknie. Kolor boski, mega pasuje i ciekawa jestem, czy zostawi sobie ten kolor po programie, bo przecudownie pasuje. I muszę też bardzo pochwalić cięcie i metamorfozę kręconych włosów, czyli Noemi. Super moim zdaniem. A najgorsze, wiecie co, no chyba dam tę Sofię, bo patrząc jednak w porównaniu do innych uczestników, no to u niej obiektywnie najbardziej wychapali te włosy. Nie to, że je ścieli, ale tak też wychapali. Ona też miała specyficzną fryzurę wcześniej, więc kurczę, trochę było z jednej strony wiadomo, że tego się nie da tak dobrze obciąć, jakby włosy były po prostu proste i dopiero z nich coś robić, tylko tak rzeźbić z tego, co już jest. No ale mimo wszystko uważam, że na najmniej korzystnie jej tutaj zmienili. Ale z drugiej, co mieli zrobić innego tutaj w tej sytuacji i że dziewczynie pasują krótkie włosy, to i tak nie wyszło źle. Tak poza tym to metamorfozy chłopaków za dużo nie wniosły w temat, też co miały wnosić u facetów. Naprawdę oni mają też bardzo ograniczone możliwości i też nic szczególnego nie robią. Mogli faktycznie może coś z tymi brwiami pokombinować. Byłoby to dość ciekawe urozmaicenie tego programu. Tak więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie mi znać, która metamorfoza waszym zdaniem była najbardziej udana. Co sądzicie o metamorfozie Sofii, bo gdzieś już mi tam coś mignęło, że z tego to była trochę większa burza niż z innych metamorfoz. Moim zdaniem nie zrobili jej dobrze. Z drugiej strony ona to broni, więc to wszystko się tak trochę wypłaszcza i nie ma z tego jakiejś strasznej tragedii. Zapuścić też włosy można, ona też jest bardzo młoda, jakby całe życie na to zapuszczanie jest, tak więc spokojnie, ja naprawdę moje całe włosy zapuściłam w 8 lat, więc nawet do ziemi te włosy można by jeszcze zapuszczać spokojnie, ale wizualnie no na minus raczej. Bardzo mi się podobała róża, tak jak mówiłam, no rude włosy tutaj królują w tej edycji, bardzo mi się podoba też takie propsowanie rudości, właśnie u Marty i podkreślenie tego, że ten kolor to nie jest powód ani do wstydu, ani nie jest powód dla innych ludzi do wyśmiewania, czy też właśnie jakiegoś takiego szeroko pojętego nękania, bullyingu i innych niefajnych spraw. Tak więc przesłanie bardzo, bardzo mi się podoba i że nie zmienili tego koloru. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!